Ten alarm oznacza, że czas na kolejny odcinek. Wraz z biblioteką Krono dostajemy różne narzędzia do mierzenia czasu. Wraz też z tą biblioteką pojawiają się pewne terminy, które tutaj też w komentarzu opisuję, a teraz tak szybciutko później sobie też doczytacie. Epoka, początek pomiaru upływu czasu, jakaś taka data ustalona, często wspólna. Powiedzmy, nie wiem, rok 1970, godzina 00, 1 styczeń. Takt to jest taka podstawowa jednostka, którą będziemy czas odmierzać. Na przykład jedna sekunda, i wtedy nas interesuje, ile takich sekund upłynęło, na przykład od epoki. Zatem, takt to jakaś podstawowa jednostka, taka mierząca upływ czasu, ale to okres, termin okres, jest tutaj tym czasem trwania, takim w naturalny sposób, jak o tym myślimy, z tym, że właśnie ten okres jest zdefiniowany jako n taktów, czyli powiedzmy. Jedna minuta to byłby takt albo jedna sekunda, a okres 5 minut albo 5 sekund to jest ile takich taktów y, mamy razem, tak? ten okres czasu. Natomiast punkt w czasie to jest wyliczenie okresu od jakiegoś punktu epokowego. Czyli powiedzmy, jeżeli punktem epoki byłby powiedzmy 5 listopada 2019 o godzinie 15, to Okres 4 minut, czyli 4 razy 1 takt, na przykład minutowy, albo 240 sekund, tak, zależy, jaki takt przyjmiemy, byłby to wtedy 5 listopada 2019, ale godzina 15:4, czyli 4 minuty później. Zatem punkt w czasie to jest okres liczony od epoki. Takt to na przykład ta jednostka miary, minuta, sekunda. Okres to ileś takich taktów. A epoka to taki punkt, od którego zaczynamy coś tam liczyć. No, jakiś punkt odniesienia, byśmy mogli powiedzieć, od którego czas po prostu narasta. I te terminy są wystarczające, żebyśmy mogli przejść już do przykładów, które nam ta biblioteka chrono tutaj daje. Popatrzcie. Jeszcze może takie małe dopowiedzenie przed już przykładami że. Takt jest określany przez ratio. To jest taka klasa, którą opisałem w jednym z odcinków wcześniejszego kursu, a która pokazuje pewną proporcję ułamkową licznik do mianownika. I taką domyślną jest ratio 1,1, czyli to jest jedna sekunda. To jest taki domyślny, standardowy takt. Mogę go zredefiniować. Jeżeli określę takt podczas określania okresu, zaraz to zobaczycie, to mogę sobie ten takt troszkę inaczej zdefiniować. Ale domyślnie jest to jedna sekunda, i tu już zobaczcie, mamy różne przykłady okresu, właśnie gdzie mamy tutaj. Z przestrzeni chrono. Ja później będę using namespace chrono używał i już tego tutaj przyrostka, tej, tej przestrzeni chrono nie będziemy wpisywać za każdym razem. Ale na razie mamy tutaj typ, taką klasę duration, czyli właśnie jakby okres, która będzie na intach się opierała, to znaczy, że będę tam definiował sobie tutaj intami. I tu mam w ten sposób, że zobaczcie, nazwałem sobie zmienną sec 20. I jest to okres 20 sekund, gdzie 20 to będzie te n dla okresu. O, to jest moje n. Tak? Tutaj, jak napisałem, że okres to jest o przez n razy jakiś takt. Zatem te 20 w konstruktorze to będzie 20 domyślnych taktów, czyli tak naprawdę 20 sekund, bo tutaj nie, nie definiuje tego taktu, nie widzimy go, i wtedy jest domyślny wzięty, właśnie ta jedna sekunda. Zatem ten sposób to działa, a ten int mówi, że te określenie będzie liczbą int, właśnie. Tak, te, te n będzie intem, bo nie musi. Kolejny przykład. O, zobaczcie, tutaj zmieniam troszeczkę takt. Dalej będę określał ilość taktów za pomocą inta, ale mój okres ma zredefiniowany. Takt. Jeżeli tutaj jest tylko licznik, to znaczy, że mianownikiem jest domyślnie 1. Mogę tu zapisać przecinek 1, na to samo wyjdzie, ale to jak sobie klasy ratio zobaczycie, to będzie jasne o co chodzi. Tutaj mam 60 sekund jako takt, czyli po prostu jedną minutę. Zatem, jeżeli sobie bym zdefiniował konstruktor e, e, w taki sposób, o tutaj tego nie zrobiłem, że tutaj wpiszę trójkę, to wtedy będę miał 3 razy. 60, sekund, czyli 3 razy 1 minuta. Okay? No i to jest taki konstruktor 3 minut. Teraz mamy tutaj przykładowy konstruktor, gdzie argumentem tym n nie będzie int, ale będzie double, czyli mogę jakieś fragmenty robić, a tutaj taktem będzie 10 sekund, czyli pół taktu 10-sekundowego, czyli de facto będzie to 5 sekund. Rozumiemy? Taka prosta matematyka na poziomie podstawówki. Tutaj sobie określę Long też mogę. Long Unsigned Int. No akurat tu nie mam Unsigned, po prostu Long. I tutaj mam już określenie, zobaczcie, bardzo takie inne niż te wcześniejsze, bo licznik mam mały, a mianownik bardzo duży. Jeżeli domyślnie jedna sekunda, to tu mamy jedną tysięczną, czyli mamy proporcję, tak jakby milisekundy, to jest takt. Milisekunda. A ponieważ w konstruktorze mam 5, 5 jest typu long, nie ma problemu, to mam 5 milisekund. O tak to mniej więcej działa. Możemy też skorzystać z takich wbudowanych typów, które właśnie, o na przykład w skrócie, gdybym chciał sobie takie milisekundy zdefiniować to Mogę też użyć o, zobaczcie w tej linijce, są takie już jako przykład w komentarzu, milliseconds. I tu 10 oznacza, że to jest 10 milisekund. To jest tożsame, gdybym miał taką linijkę i tu wpisał po prostu dziesiątkę. No i na przykład mamy sekundy, czyli to będzie takie e, duration, ale z klasą int i z klasą ratio 1,1, tak? Zatem mamy wbudowane sekundy, godziny, na przykład mamy wbudowane, tutaj sobie już using namespace chrono używam i już nie będę pisał tego chrono dwukropek mamy na przykład możliwość podania minut na przykład dwie minuty, mogę też to przypisać do jakiejś zmiennej okres powiedzmy a auto już będzie wiedziało jakiego jest to typu tu zresztą za chwilę wyświetlę i zobaczymy no i mamy też jeszcze mikrosekundy, a nawet nanosekundy, a my sobie od razu tę linijkę może wyświetlmy skompilujmy to i ten C out. Zobaczmy, jakiego typu jest nasz okres, czyli ta zmienna auto-okres, która przyjęła wartość określoną wbudowanym okresem minuty. I jedziemy F10 i zobaczcie, jest to chrono duration int, a potem jest ratio 60,1, no bo to były minuty. No to jest 60 sekund, czyli taktem jest minuta. I okres ma dokładnie taki typ, czyli jest to typ o ten. O, dokładnie to jest coś takiego. Hmm? Easy, nie? Fajne takie. No to popatrzmy dalej. Wracamy na sekundę do zmiennej sek. 15 sekund wykorzystaliśmy wbudowany okres czasu sekundy. I teraz wykorzystamy metodę count. Co zwróci nam count? Otóż 15, to znaczy te N w naszym okresie, czyli ile tych taktów sekundowych jest? No 15. 15 sekund no to 15 sekund po prostu. Uwaga! Operator zwiększania, jeżeli wykorzystamy plus, plus, to co się stanie? Mamy 16. Plus, plus zwiększa okres o jeden swój własny takt. I teraz, w zależności od tego, jakiego typu mamy ten okres, to on, ten plus, plus zwiększy o jeden takt. A takt może być różny. W tym wypadku jest to sekunda. Zmienne, które mają ten sam typ. Można odejmować bez żadnego problemu. Zobaczcie. Mamy tutaj czas sekundy, r. Tak, różnica. I od sekund 20 odejmiemy sobie sekund 16. I wyświetlmy to, co mają, ile sekund ma ta nasza r. No i widzimy, że 4. Zgadza się, bo sekundy były już 16. Zatem spróbujmy jeszcze coś zrobić. Popatrzcie teraz, a gdybym chciał się dowiedzieć jaki jest mój takt, czyli jaka jest ta proporcja licznik do mianownika. A no mogę się dobrać. Popatrzcie, mam tutaj taką składową period nam i period den. Nam to jest właśnie licznik den mianownik. No i tu mamy jak sobie to o si outniemy, to dla minut, tak, bo tu mamy typ minuty i tutaj jak się dobierzemy do tego taktu do licznika i mianownika, to zobaczymy, że to jest 61. To jest dokładnie ta definicja minut, którą tu pokazałem, tylko akurat ratio nie wymaga pisania tej jedynki. Domyślnie tam jest tym drugim argumentem jedynka. Zatem mamy w ten sposób możliwość dobrania się do tych taktów. A linijkę niżej wyświetlamy sobie coś podobnego, tylko tutaj troszeczkę zmieniliśmy typ tutaj sobie zrobiliśmy własny typ ratio 10 i zobaczmy co tu się wyświetli. A no właśnie 10.1 to widzicie, że to jest ta jedynka domyślna czyli tutaj nie zapisałem 10.1 ale dokładnie ono takie jest 10.1 a teraz bardzo ciekawy bajer, który na pewno będziecie chcieli wykorzystać wyobraźmy sobie, że mamy naszą zmienną r ona wynosiła 4 sekundy a gdybym tak chciał to zamienić na milisekundy nie ma problemu Popatrzcie, okres milisekundy tworzę zmienną ms2, a tu, jako konstruktor, jako argument dla mojego konstruktora tej zmiennej, daję właśnie r. R wprawdzie jest zupełnie innego typu. Ale już tutaj nasz C doskonale sobie z tym poradzi, dlatego że ono sobie tutaj te takty weźmie jednego okresu, takty drugiego i na zasadzie prostych operacji między łamkami doprowadzi do właściwego wspólnego mianownika. W efekcie, co tutaj otrzymamy, no wiadomo, otrzymamy 4000 milisekund. 4 sekundy po 1000 milisekund na sekundę, 4000 operacje po prostu przedszkole. Fajny, nie? To co jeszcze można przekonwertować? Zobaczcie, tu jest bardzo fajny mechanizm. Po, po, spodoba Wam się, tak myślę. Zobaczcie. Rąbniemy sobie milisekundy. Weźmy jakąś zupełnie przypadkową, ale dużą liczbę milisekund. Co tu mamy? 3, 3, o coś, 12 baniek milisekund. I teraz zobaczcie. Przyjrzyjcie się ni linijkę niżej temu zapisowi. Tutaj mam duration cast. To jest takie obcięcie, praktyczne obcięcie tego, co miałem w milisekundach, tylko do godzin. Duration Cast to jest takie rzutowanie na godziny, na typ hour, czyli tutaj to jest taki fajny sposób na to, by wymusić na tym okresie, który był z milisekund, aby był potraktowany tak, jakby były to godziny, ale domyślamy się, że coś tutaj zostanie obcięte, bo to tak, jakbyśmy rzutowali Double na INTA. Double może mieć coś po przecinku. Kiedy rzutuję to na INTA, no to wywalę niechcąco tę część łamkową. I tutaj coś takiego się stanie. Ale nie zmienię MS3, bo tutaj tylko to jest do konstruktora. Ja sobie do AR wpiszę do zmiennej. HAHA. Hihi. Haha", wpiszę sobie to, co jest ilością godzin z tego zbioru milisekund, z tej dużej liczby, dwunastu baniek ponad. Tutaj zrobię coś podobnego, tylko że, uwaga, teraz zobaczcie, biorę sobie to, ms3, dzielę przez jedną godzinę, zatem co mi zostanie? Zostaną mi tylko części, które są mniejsze niż jedna godzina i te części rzutuję na minuty. Zatem wszystkie pełne minuty z tej części mniejszej niż godzina zapamiętam, zostaną odrzucone sekundy. No ale mogę ten bajer powtórzyć. W tej linijce dzielę zresztą przez minuty. W efekcie wszystkie pełne minuty z tych milisekund wylecą, a to, co tu zostanie, to będą sekundy. I te sekundy... I trochę więcej. Sekundy z drobnymi tam milisekundami. Tak jak tutaj zostało minuty, ale z drobnymi milisekundami. Ale to nic. Ja obetnę te milisekundy, zostawię tu tylko minuty, a tu zostawię już tylko sekundy. Znowu tam troszeczkę jeszcze zostało, ale tu już tylko milisekundy. W efekcie mam SS. No to teraz pokantujmy. Pokantujmy całość. Pokantujmy, ile jest godzin, ile jest minut, ile jest Tutaj mamy sekund, o w tym miejscu, ale te milisekundy, bo pewnie tam kilka zostało, już zostawiłem. Są obcięte, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie zobaczyć, ile zostało. Zróbcie tego tak forma ćwiczeń. No, wyświetlmy w końcu tę linijkę, co tu się zadzieje. Tutaj są te definicje. I teraz uwaga. Te 10, 12 milionów 300, tam ileś milisekund to 3 godziny, 25 minut, 44 sekundy, i troszeczkę tam zostało. Pewnie tych milisekund niewykorzystanych. Jeszcze raz, tak ta linijka, żeby była pewność, co tu się dzieje. Biorę te wszystkie milisekundy, dzielę zresztą przez jedną godzinę. Czyli wszystkie milisekundy, które stanowią pełne godziny, odpadną. Zostanie ileś tych milisekund. I ta ilość milisekund na pewno jest mniejsza niż godzina. Zatem, jeżeli rzutuję to, czyli to mniejsza niż godzina, czyli to są co najwyżej minuty. Zatem, jeśli teraz rzutuję to na minuty. W tym miejscu, to z tych pozostałych milisekund, które są krótsze niż godzina, wyłączę wszystkie minuty, a obecne tylko już tamte sekundy, milisekundy, które zostały, ale minuty wszystkie zostaną. Rozumiecie mechanikę? Fajne, nie? To teraz coś o zegarze, czyli będziemy sobie odliczać czas, mierzyć, ile upłynęło na przykład. Generalnie dostępne mamy takie trzy zegary. Chrono System Clock to jest taki podstawowy zegar. High resolution clock to jest też podstawowy, ale taki dokładniejszy, i często może się zdarzyć, że oba są w zasadzie tożsame. I Steady Clock taki miarowy, niemalający i nie da się go cofnąć, to znaczy tymi można tutaj zabajeżyć, zamieszać, oszukać, że to niby jest inna data, a ten leci taki, można powiedzieć taki sprzętowy, zawsze tam nie maleje, zawsze narasta, gdzieś tam yy, płynie od jakiegoś tam. Punktu tak od tej epoki, i nie da się tego tam modyfikować. No, nie wiem, czego będziecie potrzebowali, ale mniej więcej takie mamy dostępne zegary. A o co chodzi w ogóle z tą ideą zegaru? A no, są takie specjalne klasy, które pozwalają mi metodami takimi na przykład jak NOW, odczytać właśnie w tym momencie obecny czas i zapamiętać. A potem odczytać go na przykład znowu w innym momencie działania programu, i dzięki temu będziemy wiedzieli, ile upłynęło czasu od wcześniejszego odczytu. I dokładnie tutaj coś takiego robimy, patrzcie. Start to jest weź sobie z obecnego zegara system clock. Now weź to, co jest teraz. Nie wiem, kiedy ja to uruchomię, ale w tym momencie weź to, odczytaj. I zapisz to do startu. Używamy tu sobie auto. W sumie to tam niewiele nas interesuje, co to za typ. Jak chcecie, to sobie go wyświetlcie, wiecie jak. I teraz zobaczcie, pytam się dopóki i tutaj znowu pobieram obecny czas i dopóki ten obecny czas jest mniejszy niż moment, gdy zacząłem i tutaj przesuwam się o 25 milisekund, to coś tam sobie wyświetlam. Wyświetlam sobie w czterech miejscach jedną kropkę, czyli mówiąc trzy spacje kropka. I teraz to będzie trwało 25 milisekund, powiedzmy, bo mam tutaj 25 milisekund jako ta różnica. Mój program, kiedy tutaj wykonałem tę linijkę, działa już znacznie dłużej, więc będę musiał zrekompilować to i tak jakby uruchomić na raz, nie krok po kroku. A bo teraz widzicie, moment, kiedy na przykład wykonam tę linijkę i teraz do Was gadam, to już dawno minęło 25 milisekund, zatem ten while w zasadzie się nie wykona. <grym> no bo za długo gadałem. Więc, żeby zobaczyć, że rzeczywiście przez okres tamtej jednej, jakiejś tam części sekundy, coś tutaj się wyświetli, że nie będzie to tylko jednoset W z kropeczką tutaj, e, tylko więcej tych kropek się wyświetli, ale jednak nie non-stop, ta pętla się w końcu skończy. To za chwilę to zrekompilujemy. No i to może zrobimy już. Uwaga. Ctrl-Shift-F5, gdybyście nie wiedzieli, to tak wychodzimy z trybu, który nam tu wszystko debaguje. O, i widzicie, uruchomiło się jeszcze raz. I teraz mam o jakąś tam część kropeczek wyświetlonych. No tak na marginesie program później się skończył to za chwilę. O widzicie to są te kropeczki cztery miejsca tam trochę spacji i kropka i tam się ileś tego wykonało. Tyle żeby 25 milisekund nie upłynęło a potem się to zakończyło. A tutaj mamy ten zegar wysokiej rozdzielczości. I tutaj dokładnie robię to samo. Tylko tym razem stawiam kreseczki. I zobaczcie, to jest ta część. O tutaj z tymi kreseczkami. No a tam to samo. Możecie przeanalizować. I teraz z takiej klasy, z obsługującej wątki, o wątkach wkrótce. Mamy fajną metodę Sleepfor. Sleepfor i w środku właśnie podajemy z naszej chrono podajemy duration czyli ten okres i tu mamy dwie sekundy czyli jak komputer zobaczył taką linijkę to czekał dwie sekundy czyli cały ten nasz program cały ten wątek ta cała funkcja ona się w ten sposób dosłownie zatrzymała program nic nie robił przez dwie sekundy i sobie tam później dopiero coś zrobił ja jeszcze raz to uruchomię a wy obserwujcie tak uruchomię bez krok po kroku tylko tak seryjnie cały program się odpalił tutaj te milisekundy szybko, o i trochę pospałem, tam sobie pospał dwie sekundy, a teraz jeszcze sobie trochę pośpi, bo tam mam jeszcze jakąś inną funkcję i o, ona też dopiero teraz zwróciła wynik. To jest dokładnie ta linijka, ta, która napisała też kimnąłem ciutkę znów i tutaj, o w tym miejscu mieliśmy trochę inną funkcję sleep until i tutaj śpimy nie określoną ilość czasu, ale dopóki nie nastanie jakiś czas konkretny, tak jakiś punkt. Zatem dopóki nie ma godziny, weź obecny czas i przedłuż o 5 sekund, czyli dopóki nie nastąpi w zegarze dokładnie ta godzina, czyli w efekcie za około 5 sekund, dopóki czekamy, czyli tutaj ustaloną jednostkę czasu śpię, a tu śpię do ustalonego pewnego czasu w przyszłości. Ok? A na koniec, takie dla ciekawostki, bardziej narzędzie, jak sobie zamienić obecny czas na taki napis systemowy. Bufor, klasyczny, jeszcze stary tutaj napis jako tablica znaków, następnie jedna metoda, druga, pierwsza czytuje tutaj te T, następnie to T jest poddane pod. O, dokładnie tutaj jako referencja, jako argument do takiej funkcji, która zamieni nam ten czas na. Napis i ten napis będzie do estera tutaj włożony, maksymalnie size of ester, czyli maksymalnie 100 znaków. Tam się da wetknąć. A tutaj jeszcze w tym miejscu użyłem start. Przypomnę, że ten start to była jedna z tych zmiennych, które tutaj sobie braliśmy przy odliczaniu czasu. O tutaj, i ten właśnie start, który tutaj został zapamiętany, on zostanie zamieniony na napis. Ten napis to jest w tym przypadku. O, widzicie dokładnie, kiedy nagrywam. Nie jest, nie jest spolszczony. A. Chyba. Nie musi. Tyle w tym odcinku. Do zobaczenia.